Dzień dobry, nazywam się Marieta Żukowska i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć o mojej kosmetyczce, ponieważ często różne panie zadają mi pytania, czego używam, no więc dzisiaj właśnie jest ten moment. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą dla mnie to jest w ogóle posiadanie kosmetyczki i tu jest moja ukochana, której jestem wierna od lat, Ania Kuczyńska, wspaniała projektantka z niebywałym wyczuciem stylu i smaku. I tą właśnie kosmetyczkę Ani Kuczyńskiej noszę zawsze. Może zaczniemy od włosów, ponieważ te włosy moje, no to jest po prostu gąszcz tych włosów, które trzeba jakoś zawsze ujarzmić. I kiedyś pamiętam, jak byłam na sesji w Nicei, mój kochany fryzjer od sesji Emil Z polecił mi właśnie taki olejek i ten olejek absolutnie się sprawdził, się w nim totalnie zakochałam. Jest to taki olejek do włosów, który składa się z trzech olei, czyli z oleju kokosowego, z oleju z pestek ze słonecznika i z orzeszków makadamia. Idealnym dopełnieniem do tego jest taka zielona pasta do włosów Kevin Murphy, więc wstaję rano, najpierw suszę włosy, myję je, daję ten olejek, a później do tego stylizuję włosy tą pastą Kevin Murphy. No już one wtedy są posłuszne i oczywiście one żyją zawsze swoim życiem, ale jakoś bardziej kontrolowane. Jest taki podkład, który kocham i używam od lat. Jestem jego absolutną fanką, ponieważ jest leciutki i delikatny. To jest właśnie ten podkład Chanel. Nawet tak naprawdę jak jestem gdzieś na wakacjach, gdzie nie trzeba się tak naprawdę malować, to on jest takim moim pewnego rodzaju bezpieczeństwem i zabezpieczeniem tej mojej skóry. Dopełnieniem do tego podkładu to jest na pewno puder Yves Saint Laurent. Bardzo lubię, że on jest taki złoty i taki kobiecy i przypomina mi takie stare kosmetyki, takie, które używała moja mama jeszcze w dzieciństwie. Jego się tutaj otwiera, tutaj ma lustereczko, więc takim dopełnieniem do tego podkładu jest na pewno ten puder. To jest taki, zobaczcie, o już nawet jest taki troszeczkę starty przeze mnie, bo to jest niesamowite, że ten pył, to jest taki inglot, pył do oczu. Chyba kupiłam z 6 lat temu, a może 5 i on cały czas jest jeszcze go 3/4 tego pudełeczka, używam go prawie codziennie. On jest taki, daje coś takiego każdemu mojemu makijażowi, nawet jak właśnie nie muszę mieć jakiegoś spektakularnego, daje taki piękny, delikatny blask. Kolejną rzeczą, którą mam w kosmetyczce, którą uwielbiam, to jest taki krem Babora. Działa wspaniale, rozświetlająco, przeciwzmarszczkowo. Tak czuję się naprawdę ekskluzywnie, jak posmaruję się tym kremem. I rzeczywiście działa, polecam. Polecam go z całym sercem. Nazywa się Reversif Babora. I tutaj idziemy do jednej z moich ukochanych. Już przyniosłam z domu, więc już mi się kończą, jak widać. Moje ukochane perfumy, Molekuły. One mają taką, one nie mają żadnej tutaj zatyczki, także nie musicie się przejmować, że zapomniałam, czy gdzieś zgubiłam po drodze. Są tak zniewalające w środku, że muszę wam powiedzieć, że każdy mężczyzna, z którym mam scenę i mamy jakiś taki bliższy kontakt, po pewnym czasie mówi mi, że mam bardzo piękne perfumy, także polecam te perfumy. One dostosowują się do zapachu kobiety. I ostatnią rzecz, którą dzisiaj do was przyniosłam, to jest taki olejek Bilenda. Ten olejek jest świetny, on jest o puncji figowej i z aloesu. W związku z czym bardzo często nakładam go tutaj pod oczy, tutaj na policzki, pod brodę. No jest takim wypełnieniem, pięknie pachnie, więc wszystko razem tutaj idealnie pasuje. No, to jest moja kosmetyczka. Róża japońska to na pewno Haneke, na pewno Fellini, na pewno Haas. Najlepsze podróż była zawsze do Tajlandii i Kambodży. Owsianka, oczywiście, że obce, wiadomo.